Po 2 latach pandemii do Konińskiego Oskardu powrócili muzycy orkiestry Dętej PAK KWB Konin pod batutą Mirosława Pacześnego. Koncerty barburkowe to już wieloletnia tradycja, a świadczy o tym sala koncertowa, która wypełniona była po brzegi publicznością. Już na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu próżno było szukać wolnych miejsc. Artyści na scenie wykonali znane i lubiane utwory, m.in. What a Wonderful World, La Storia czy motyw przewodni z serii filmów o Indiana Jonesie. Nie zabrakło również akcentów świątecznych. Podczas koncertu wystąpili soliści, a wśród nich m.in. 3 puzonistki, 3 trębaczy, Roman Komicz czy Andrzej Tyleman, który tym razem dał się poznać jako wokalista. Wykonał on 2 utwory z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Na koniec nie mogło oczywiście zabraknąć Marszu Radeckiego, który już tradycyjnie kończy koncerty barburkowe.